Rzesistkowica, znana także jako tryką lub infekcja rzesistkowcem pochwowym, jest chorobą przenoszoną drogą płciową, wywoływaną przez pasożyta tryką z vaginalis. Pasożyt ten atakuje przede wszystkim układ moczowo-płciowy kobiety i mężczyzny. Opis: Rzesistkowica jest najczęstszą wyleczalną chorobą przenoszoną drogą płciową, która dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. Ponadto starsze kobiety mają większe ryzyko zarażenia niż młodsze. Przyczyny. Najczęstszym sposobem zakażenia się rzesistkowicą jest kontakty seksualny z zakażoną osobą, ale możliwe jest także przeniesienie choroby drogą domową, np. poprzez współdzielenie ręczników czy bielizny. Objawy. W większości przypadków rzesistkowica przebiega bezobjawowo. U niektórych kobiet może jednak pojawić się pieczenie i swędzenie pochwy, ból podczas oddawania moczu, a także upławy o nieprzyjemnym zapachu i charakterystycznej, zielonkawo-żółtej barwie. U mężczyzn rzesistkowica może prowadzić do zapalenia cewki moczowej, a także powodować dyskomfort i ból w okolicy genitaliów. Diagnostyka. Do potwierdzenia zakażenia rzesistkowicą niezbędna jest wizyta u lekarza. Badanie polega na pobraniu wymazu z pochwy lub cewki moczowej i badaniu mikroskopowym lub testach diagnostycznych. Przeprowadza się również badanie pH pochwy, które zazwyczaj jest podwyższone, czyli powyżej 4,5. Leczenie. Leczenie rzesistkowicy polega na podawaniu antybiotyków lub leków przeciwtrichomonadowych. Należy podkreślić, że zarówno pacjent, jak i jego partner muszą zostać leczeni jednocześnie, aby uniknąć nawrotu choroby. Zalecane jest także zachowanie abstynencji seksualnej podczas leczenia. W leczeniu stosuje się metronidazol i tymidazol. Podczas leczenia nie wolno pić alkoholu, bo może to doprowadzić do reakcji disulfiramowej. Rokowanie. Rzesistkowica jest chorobą, która może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie narządów rodnych, zapalenie gruczołu krokowego u mężczyzn, a także zwiększenie ryzyka zakażenia wirusem HIV. Dlatego też ważne jest, aby jak najszybciej zdiagnozować i wdrożyć odpowiednie leczenie. W przypadku szybkiej i skutecznej terapii, rokowanie jest dobre, a choroba nie powoduje dalszych komplikacji.